Strona bierna w języku angielskim. Krzysztof Sarnecki, Quest for English. Język angielski to język bardzo prosty. W języku polskim istnieje strona bierna. Jest to powiedzenie, że coś jest jakieś. Na przykład samochód jest naprawiony. Dom jest sprzedany. Dom został sprzedany. Dom będzie sprzedany. Płyta jest grana w tym momencie. Kiedy jutro pójdę do kolegi, prawdopodobnie będzie grana płyta taka a taka. Kiedy byłem wczoraj tam, słyszałem, że była grana płyta ABBY. Język angielski jest językiem prostym i ta forma jest używana także, jednocześnie ona jest używana o wiele częściej. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli w języku polskim jest to 10% używania form językowych, spośród wszystkich form językowych, w języku angielskim jest to 80% języka, komunikacji. A więc to jest ważne. Co to znaczy po angielsku strona bierna? Najprostszymi słowami, jeżeli mamy trzy formy czasownika, na przykład go, went, gone, ta trzecia forma to jest właśnie strona bierna. Używamy do strony biernej. Odpowiedź na pytanie jaki, jaka, jakie? Gone. Nie ma jej. Poszła. Jaka? No właśnie w języku angielskim, w języku polskim nie mamy tego zwrotu. Ale she is gone. Ona sobie poszła. To jest zrobione. It is done. To jest zrobione. Do, did, done. Trzecia forma czasownika. Ale oczywiście, kiedy weźmiemy pod uwagę słowo repair, które to słowo jest czasownikiem regularnym, to trzecia forma będzie z naszym etkiem. Czyli repair, repaired, repaired. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób mogę użyć strony biernej, używając naszego sixpacka. Jeżeli chcę powiedzieć, że samochód jest naprawiony, uwaga, w stronie biernej nie interesuje mnie kto co zrobił, pomijam ten element, interesuje mnie, że coś jest zrobione. Podmiot nas nie interesuje, dlatego mówimy my car is repaired. Mój samochód jest naprawiony. Ale uwaga, w sixpacku możemy też powiedzieć, że on będzie naprawiony. My car will be repaired. Ale także mogę powiedzieć, że został naprawiony. My car was repaired. Cały czas ta sama forma. Trzecia forma czasownika. I używam sixpacka. Ale mogę także użyć zwrotu, że mój samochód jest teraz naprawiany. A więc znowu ciągnie się na naszych kółeczkach. My car is being repaired. Tak, to są nasze kółeczka. Is being. Mamy dwa kółeczka. Czasownik to be i ing. Mogę też powiedzieć, że wczoraj był naprawiany. Yesterday it was being repaired. Ale mogę też powiedzieć, że będzie naprawiany. My car will be being repaired. Brzmi to trochę dziwnie. Faktycznie ta forma jest rzadko używana. Raczej powiemy my car will be repaired, a nie will be being repaired. Ale różnica jest właśnie tak jak w sixpacku. Will be repaired oznacza, że będzie naprawiony. A will be being repaired ciągnie się w przyszłości, będzie naprawiany. I kiedy przyglądamy się sixpackowi, przeszliśmy go całego. A teraz uwaga, kiedy będziemy mówić o formie numer 7 i 8 w naszym sixpacku,
pojawi się słowo czy zwrot pod tytułem My car has been repaired. Kiedy użyję zwrotu has been repaired? Wtedy, kiedy stoję przy nim, telefonuję i mówię: oh, my car has been repaired. I'll be home soon. Niedługo przyjadę. Czyli, że on właśnie został naprawiony. Ja stoję koło niego. I uwaga, kiedy używamy zwrotu had been repaired, to jest znowu kolejna forma. Co ona oznacza? Otóż, kiedy używamy zwrotu had been repaired? Wtedy, kiedy mówimy o tym, że wczoraj coś się wydarzyło i wtedy, kiedy się wydarzyło, zauważyłem, że wcześniej coś się wydarzyło. Czyli na przykład chcę powiedzieć następującą rzecz. Kiedy widziałem wczoraj mój samochód i zauważyłem, proszę zwrócić uwagę, w przeszłości widziałem samochód, czyli wczoraj, bo mówię yesterday, i zauważyłem, że mój samochód wcześniej był naprawiony. Czyli wtedy nie, znaczy użyję zwrotu następującego. I saw my car yesterday and I noticed it had been repaired a day before. Używam pomagajki, ściągi z tego względu, że chcę usystematyzować i pokazać Państwu każdy ze sposobów użycia tej strony biernej. Proszę zwrócić uwagę, cały czas używam trzeciej formy. I teraz żongluję sobie moim six-packiem i kiedy wchodzę w tak zwane perfekty, czy w czasy zaprzeszłe i tak dalej, cały czas ta logika pozostaje. I teraz przygotowałem tutaj sobie takie zdanie. When I visited Tom yesterday, the recent record of YouTube was being played. Co to jest za zwrot? Was being played. Czyli mamy dwa kółeczka. I co chcę powiedzieć? Kiedy odwiedziłem Toma wczoraj, when I visited Tom yesterday, the recent record of YouTube, ostatnia, najnowsza płyta YouTube, zespołu YouTube, was being played. Grano ją, była grana. Proszę Państwa, to jest cały czas bardzo proste. Cały czas w głowie mam konstrukt six-packa. I teraz kolejne zdanie, które przygotowałem. I will bet you, when I am there tomorrow, the recent record of YouTube will be being played. Wow, co to oznacza? I will bet you, założę się z Tobą, when I am there, dlaczego nie używam zwrotu when I will be there? Mogę też tak powiedzieć, ale zasada jest taka, że w momencie, kiedy mam zdanie podrzędne i jest zwrot when, to co wtedy się dzieje, po when używam czasu teraźniejszego, czyli I will bet you when I am there, dlatego nie when I will be there, ale when I'm there, tomorrow. The recent record, mówię o przyszłości. Czyli kiedy tam będę, założę się z Tobą, że kiedy tam będę, the recent record of YouTube will be being played. Najnowsza płyta, ostatnia płyta zespołu YouTube będzie grana. Will be being played. Jak tam będę, to ją będą grali i to będzie trwało. Bardzo logiczne. Dwa kółeczka. Will be being played. A kiedy zwrócimy uwagę teraz na kwestię następującą. My house was destroyed by strong wind yesterday. Mój dom został zniszczony przez silny wiatr wczoraj. My house was destroyed by strong wind yesterday. Wtedy mówię o tym, że coś się wydarzyło. My house was destroyed. Znowu strona bierna. Ale teraz uwaga. Kiedy użyję zwrotu my house has been destroyed by strong wind?
Wtedy, kiedy stoję koło niego i mówię has been destroyed, nawiązuję do tego, że to się wydarzyło i teraz to ma wpływ na teraźniejszość. Dlatego powiem na przykład it needs to be repaired. Potrzeba, żeby go naprawić. Proste. It is done. A teraz zwrot, który ma to do siebie, że jest użyty bezosobowo, bo stronę bierną także możemy użyć, żeby powiedzieć słowa bezosobowo. Posłuchajcie Państwo tego zdania. English is spoken all over the world. Co to oznacza? Na całym świecie mówi się po angielsku. Po polsku możemy powiedzieć, język angielski jest mówiony na całym świecie. Niezbyt nam to brzmi. Przetłumaczymy troszeczkę inaczej. Na całym świecie mówi się po angielsku. Ale po angielsku powiem English is spoken. Angielski jest mówiony, strona bierna. Stronę bierną używajmy w języku angielskim swobodnie, bo ona praktycznie zawsze pasuje. Tak samo używamy strony biernej do wydania pewnych poleceń, zakazów. Na przykład smoking is not allowed. Smoking is allowed. Swimming is not allowed. Pływanie jest zabronione. Ale po polsku przetłumaczymy palenie zabronione. Uwaga, na zakończenie parę ciekawostek. Pierwsza. Czasami w takich czasownikach, które dotyczą nagłej akcji, jak na przykład break, broke, broken. Trzecia forma broken. The window got broken. Nie mówi się is broken, ale zostało wybite, w tym wypadku szyba. Tak byśmy to zrozumieli. W związku z tym the window got broken, to tak samo jakbyśmy powiedzieli the window was broken, ale got broken będziemy używać wymiennie. To jest evenement. I na zakończenie. It is said that she is pregnant. Mówi się, że ona jest w ciąży. It is said. Od say. Trzecia forma said. It is said. Mówi się. Jest mówione. Byśmy przetłumaczyli nieładnie na polski. I ostatnie zdanie. It is thought. Od czasownika think, thought, thought. It is thought. Jest jakie? Jest myślane. Ale oczywiście tak nie przetłumaczymy, tylko powiemy sądzi się. Przepraszam, nie it is thought, tylko he is thought. Takie zdanie sobie przygotowałem. To be rich. Co to oznacza? Sądzi się, że on jest bogaty. He is thought to be rich. Cały czas strona bierna. Kiedy Państwo przesłuchacie jeszcze raz to, co powiedziałem, potraktujcie to jak żonglerkę six-packu. Oczywiście dochodzą tam tak zwane perfekty, ale cały czas strona bierna to trzecia forma i tylko używamy tego samego, co mamy w naszym six-pack. A więc it is done. Zrobione. It has been said. Zostało powiedziane. So, I don't have to say anything anymore. Więc już teraz nic nie muszę mówić. It is said. Zostało powiedziane. Proszę Państwa, strona bierna to kwintesencja użytkowego języka angielskiego. Powodzenia. Good luck. Zapraszam serdecznie do tego, abyście Państwo weszli teraz na link, który Państwo widzicie. W opisie także jest zamieszczony. I tam dostaniecie Państwo materiał na ten temat, tak że będziecie mogli spokojnie się na to popatrzeć. Zapraszam do subskrypcji i życzę tego, abyście Państwo jak najczęściej mogli sobie powiedzieć it is done, zrobione. I później, żeby można było sobie pójść i spędzać czas nad czymś, co już nie jest obowiązkiem, ale przyjemnością. Good luck. Krzysztof Sarnecki, Quest for English.